Poprosili nas na salę rentgenowską i powiedzieli, że tutaj niestety jest większy problem, ponieważ w środku, w żołądku jest ciało obce i jest ono dość spore. Cześć, z tej strony Nanami-chan i witam Cię, kochana Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem typu storytime i będzie to troszeczkę smutniejsze, troszeczkę bardziej straszne storytime z mojej perspektywy, ale uważam, że należą Wam się wyjaśnienia, ponieważ niecałe 2 tygodnie temu zamieściłam na story coś takiego. Filmik będzie dodany w sobotę, stało się coś mega złego i właśnie wróciliśmy do domu. O 8 rano wszystkiego się dowiemy, ale w sumie jesteśmy na telefonie całą noc. Jestem bardzo smutna i płakałam przez ostatnie 2 godziny. I tak naprawdę chciałam opowiedzieć o tym na story już następnego dnia, ale okazało się, że nie było do końca dobrze i ciągnęło się to przez cały tydzień, więc po prostu dusiłam to w sobie i nie czułam się gotowa, żeby o tym opowiedzieć. Ale z racji tego, że na szczęście nastąpił happy end, to mogę się podzielić tą historią, a więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Mojego kanału, a my już lecimy z tematem. Wszystko wydarzyło się 22 kwietnia, kiedy miałam dość mocno zalatany dzień, ponieważ na 11 byłam u Radka i nagrywaliśmy podcast, który możecie obejrzeć na jego kanale. Natomiast na 14 byłam umówiona w Hollywood Hair na podciąganie moich pięknych, długich włosów. Więc byłam w domu rano i pomiędzy jednym a drugim zajęciem, żeby nakarmić Iwi. Cały dzień był super fajny, byłam naładowana taką pozytywną energią, ale Amadeusz w pewnym momencie mi napisał, że Iwi chyba słabo się czuje. Gdy wróciłam do domu, zobaczyłam, że i Amadeusz i Iwi śpią, więc stwierdziłam, że pewnie po prostu oboje są zmęczeni. Zjadłam sobie obiad i przyszłam do nich, wzięłam Iwulkę na rączki i zobaczyłam, że chyba faktycznie coś jest na rzeczy. Na początku myślałam, że moja kotka jest po prostu zaspana, ale kiedy brałam ją na ręce, to ona po prostu lała się z nich, tak jakby miała bardzo mało sił i troszeczkę tak jakby straciła przytomność, była taka mega ospała i za każdym razem, kiedy ją brałam na rączki, to wracała pod kołdrę się kłaść. Dodatkowo maluch był bardzo ciepły. Więc obudziłam Amadeusza, to była godzina 19 i powiedziałam, że musimy z nią jechać do weterynarza, bo faktycznie nie jest okej. Zadzwoniliśmy do kilku weterynarzy i jeden nas przyjął tak naprawdę po godzinach, bo wszystko było zarezerwowane. Weterynarz był otwarty do godziny 20, a on przyjął nas na godzinę 20:30, zbadał Iwi i stwierdził, że może to jakieś zwykłe przeziębienie, chociaż w sumie ma wszystkie szczepionki i tak dalej. Ma oczywiście temperaturę, podotykał ją tutaj po brzuszku, żeby sprawdzić, czy ma pełen pęcherz, spytał się, czy się załatwiała i okazało się, że tego dnia właśnie mega nienaturalnie się załatwiała, ponieważ zrobiła aż 6 kubek, kiedy normalnie ona się wypróżnia rano po śniadanku i wieczorem po kolacji, gdzie był zdziwiony, ponieważ te jelitka były bardzo zapchane, ale Amadeusz stwierdził, że Iwi bardzo lubi się bawić wędkami, takimi z piórkami i ona właśnie 2 dni temu niestety, ale zjadła kilka tych piórek, kiedy po prostu ukradła nam wędkę i nie zwróciliśmy na to uwagi, że rozebrała ją na części pierwsze. Więc weterynarz zasugerował zdjęcie rentgenowskie i zrobili ten rentgen i tutaj po prostu wszystko się zaczęło. Poprosili nas na salę rentgenowską i powiedzieli, że tutaj niestety jest większy problem, ponieważ w środku, w żołądku jest ciało obce i jest ono dość spore. Okazało się, że w żołądeczku Iwi jest jakieś 8 mm metalowe coś, co na początku ciężko było stwierdzić, czym jest tak naprawdę. Amadeusz od razu powiedział, że to jest zapięcie od kolczyka. Ja powiedziałam, że no sorry, ale zapięcie tak nie wygląda, to bardziej wygląda mi jak śrubka, a ostatnio właśnie rozkręcaliśmy cotton wolle i gdzieś nam śrubeczka spadła. Myślałam, że już ją wyrzuciłam, ale już po prostu tak sobie wryłam w głowę, że to jest śrubka. I chociaż starałam się myśleć trzeźwo, to niestety, ale panika wzięła nade mną górę i wyglądało to tak, że jeden weterynarz opowiadał Amadeuszowi, co możemy zrobić, natomiast druga pani weterynarz podawała mi chusteczki, ponieważ ja już zaczynałam się po prostu dusić z nerwów. Zawołali jeszcze jedną panią weterynarz, która w ogóle spowodowała u mnie totalny dead umysłowy, ponieważ zasugerowała środki wymiotne, mówiąc, to się uda albo się nie uda. Przed oczami już po prostu miałam najgorsze, jednocześnie czułam wyrzuty sumienia, że to jest wszystko moja wina, ale weterynarz ciągnęła, że no ciężko powiedzieć, czy to ma sens, bo ona wymiotuje za 15 minut, za pół godziny, za godzinę albo w ogóle, bo to generalnie robi się u psów, a u kotów rzadziej. Ale to, co powiedzieli nam już turbo poważnie, to to, że musimy reagować, bo jak to przejdzie do jelitek, to najprawdopodobniej będziemy musieli to robić już operacyjnie i będziemy musieli ciąć kota. To już spowodowało u mnie hiperwentylację, dusiłam się własnym powietrzem i łzy po prostu ciekły mi masakrycznie. Wsiedliśmy do auta, zostało nam zasugerowane kilka wieczorynek, dzwoniliśmy od 1 do drugiej i jedna tak naprawdę miała 3 pacjentów, więc stwierdziliśmy, że jedziemy tam. Dojechaliśmy, zarejestrowaliśmy się i zaczęliśmy czekać w kolejce. Była to godzina plus minus 21, co oznacza, że to już jest dyżur nocny, a więc płaci się o 100% więcej za każdy zabieg i badanie. Gdy tam dojechaliśmy, żeby mnie uspokoić, Amadeusz powiedział, że jest to najlepszy weterynarz na Mokotowie, ale okazało się, że powiedział tak tylko po to, żeby mnie uspokoić. Tak naprawdę był to jedyny dostępny weterynarz, bo u innych albo już było full miejsc, albo byśmy czekali 4-5 godzin. Siedziało tam kilku ludzi, ale obok nas siedziała taka jedna babka z kotem. Było widać, że jest troszeczkę wkurzona i zdenerwowana, ponieważ przed chwilą padł jej telefon i co jakiś czas chodziła się pytać, która godzina. I cicho cały czas klnęła pod nosem, aż w końcu zaklnęła w naszą stronę i powiedziała, że doli to wszystko, ale ona już czeka tutaj 2,5 godziny i cały czas słyszy, że przed nią jest tylko jeden pacjent, natomiast co chwilę wpuszczani są nowi pacjenci przed nią, po prostu po znajomości. No to ja stwierdziłam, że świetnie, kot, który potrzebuje pomocy na już, bo liczy się każda minuta, będzie czekał w długiej kolejce, która tak naprawdę się nie kończy, bo cały czas są wpuszczani ludzie, którzy po prostu sobie przyszli tak o i są po nas. I babka stwierdziła, że chyba chce mnie pocieszyć i zapytała się, co tam z kotkiem. Powiedziałam, że najprawdopodobniej połknął śrubkę i będzie trzeba ją wyciągać z żołądka, a ona wybuchła śmiechem i tak ją to bawiło, że nie mogła się ogarnąć. Natomiast mi w ogóle nie było do śmiechu, ale kiedy już się ogarnęła, powiedziała, że spokojnie, wszystko będzie dobrze, jej kot się naćpał. Co prawda już nie żyje, ale jeszcze kilka lat żył, tylko miał problemy z nerkami. I zaczęła opowiadać nam historię swojego życia, jak jej kot Lulu Rider, który nie skacze wysoko, nabrał jakichś nadprzyrodzonych sił, kiedy oni wyszli do sklepu i posypali sobie kreski gdzieś tam na górze na półeczce i ten kot tam wskoczył, wciągnął wszystko, półka była rozwalona, była na podłodze w ogóle, a kot po prostu biegał jako głupi, po czym się przewrócił i leżał z łapkami do góry jakby zdechł. I nam opowiedziała, że właśnie tutaj przyszła na badania o godzinie 3 w nocy i musieli robić badania na HIV i na coś tam jeszcze, na białaczkę chyba, ponieważ ewentualnością zachowania kota w taki sposób jest albo HIV, albo białaczka, albo ewentualnie przydawkowanie czegoś, ale głupio jej było powiedzieć, że naćpała kota, no ale wszystko było później dobrze, tylko miał problemy z nerkami, więc mamy sobie zbierać pieniądze na starość tego kota, bo na pewno będzie miał problemy z nerkami. W końcu weszła i poczułam ulgę, bo już miałam delikatnie mówiąc jej dość. Wyszła i nastąpiła nasza kolej, ale pani weterynarz powiedziała, że może wejść tylko jedna osoba przez COVID-a, co mnie totalnie poirytowało, ponieważ chciałam być przy tym, a jednocześnie ja wiedziałam, że ja tam nie wejdę, bo do mnie nie dociera połowa informacji w tym stanie. Więc powiedziałam Amadeuszowi, żeby tam poszedł, czekaliśmy tam około 1,5 godziny, więc było już 10:45. Ja znowu się w korytarzu popłakałam, byłam już sama na szczęście, więc jakby dałam totalny upust swoim emocjom. Po chwili Amadeusz wychodzi i mówi, że przyjeżdża za godzinę chirurg, i będzie zabieg. Będzie zabieg gastroskopii, który polega na tym, że wkłada się rurkę od buzi do żołądka i wyciąga się wszystko, co jest w żołądku. Ja po prostu zapowietrzona, ale mówię okej. Stwierdzili, że mamy po prostu jechać do domu, chirurg przyjedzie za godzinę, ale będą do nas dzwonić w przypadku, jeżeli coś pójdzie nie tak. Także no powiedzieliśmy, że okej, cały czas będziemy pod telefonem. Wróciliśmy do domu o godzinie 23, zostawiliśmy tam Iwi. Poszliśmy spać, bo po prostu stwierdziłam, że no już trzeba, bo w przeciwnym razie no po prostu dostanie się na łeb. I w okolicach 1:30 mamy telefon. Mi znowu serce stanęło, Amadeusz odbiera taki mega zaspany i rozmawia z panią. Ja tej rozmowy jako taką nie słyszałam, tylko słyszałam Amadeusza, który co chwilę mówi: a śrubka? Pani coś tam mówi, a Amadeusz: a śrubka? Pani mówi, a Amadeusz trzeci raz: a śrubka? Aż w końcu dotarło do niego, że wszystko jest dobrze, zabieg się udał i że zapraszają po odbiór kota, możemy przyjechać już teraz albo zostawić ją na noc pod kroplówką, żeby nabrała troszeczkę siły, więc zdecydowaliśmy się, że zostaje na noc, przyjechaliśmy po nią o godzinie 8 i Amadeusz wszedł na konsultację. I okazało się, że dzięki Bogu ona połknęła to metalowe coś, co było metalową blaszką. I słuchajcie, ta metalowa blaszka najprawdopodobniej była od bluzy z Dollskilla, gdzie robiliśmy haul zakupowy, gdzie ten łańcuszek mi się rozdarł i najprawdopodobniej tą blaszkę właśnie połknęła, bo tak to wyglądało dosłownie. Ale właśnie dzięki temu, że pojawiła się ta blaszka, że to po prostu świeciło na rentgenie, okazało się, że możemy cokolwiek zrobić, bo to nie było głównym problemem. Okazało się, że to mogłoby nawet przejść przez jelita i mogłaby to wypróżnić. Natomiast ona połknęła jakiś plastik, takie jakby opakowanie od tampona, ale znacznie większe, które zalegało na żołądku i było po prostu zagrożenie śluzówki? Tego w ogóle nie było widać, a okazało się, że to praktycznie nam przytkało jelitka i kotek miał wielkie problemy, bardzo go bolał brzuszek, gorączkował i tak dalej. Właśnie przez to okazało się, że cała akcja ratunkowa wyniosła nas 1500 zł. Natomiast Iwi jeszcze przez tydzień była w takim stanie, że chodziliśmy na kontrolę, nie chciała jeść, spała. Ja się naprawdę martwiłam bardzo. Aż okazało się, że dodatkową przyczyną, dlaczego Iwi nie chciała jeść, było to, że wypadł jej pierwszy ząbek mleczny, pierwszy kieł jej wypadł, no i pewnie też to spowodowało, że Iwi nie za bardzo chciała jeść, bo ją to po prostu bolało. Natomiast już wszystko wróciło do normy, wszystko jest w porządku. I teraz mam obsesję na punkcie czystości, jeżeli chodzi o wszelkie drobinki na ziemi. Po prostu cały czas u nas jeździ odkurzacz, bo no, to jest mały odkurzacz. To jest lepsze niż Tesla, którą kupiliśmy, bo to po prostu zżera wszystko z ziemi. Tak dla zabawy, wiecie, tak jak małe dziecko, wszystko bierze do buźki, bo po prostu wszystko ją interesuje. Ale jak widzicie, wszystko zakończyło się dobrze, to było takie szczęście w nieszczęściu. Morał z tego jest taki, żebyście zawsze pilnowali swoje zwierzaki i reagowali, kiedy tylko widzicie, że jest coś nie okej. Moim zdaniem lepiej jest słuchać na zimno, niż później płakać, że coś się stało, co nie? I tak więc już te krzyki. Mam nadzieję, że storytime wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, przepraszam za tak długie trzymanie was w niepewności, ale po prostu cały czas było to tak, że jeździliśmy do tych weterynarzy, sprawdzaliśmy gorączkę, sprawdzaliśmy żołądeczek, wszystko sprawdzaliśmy, czy jest ok, dlatego po prostu trzymałam was w tej niepewności, a ja się już z wami żegnam, ale jeszcze w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, a jeszcze z wami żegnam i elo, widzimy się w piąteczek o godzinie 15. Elo, komentarz, widzimy się, pa!